Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taki moment z filmu o księdzu Jerzy Popiełuszce, kiedy ksiądz Jerzy Popiełuszko idzie z ojcem na grzybach i pełnią cię widzi potyczkę partyzancką. I pyta się ojca, czy to bandyci da to? Mówi nie. A czy to żołnierze? Ojciec mu odpowiada nie. No to kto? Rycerze. I ksiądz Jerzy dalej pyta, czy oni zwyciężą? Nie. A czy przegrają? Też nie. Proszę Państwa, to czy oni zwyciężą, czy przegrają, to zależy dzisiaj od nas, bo na nas to dziedzictwo spłynęło. Ja nie wiem, czy to jest prawdziwa historycznie scena, ale na pewno ona jest głęboko prawdziwa historycznie, psychologicznie. Jedni będą ich zwać bandytami, inni będą w nich widzieć rycerzy. Na 30 srebrników sprzedanych, któż w historię dzisiaj uwierzy? Któż w historię dzisiaj uwierzy? Kto im odda należne honory? Kto im pomnik w pamięci zbuduje? Kto postawi ich dzieciom za wzory? A kto pamięć w gazecie opluje? A kto pamięć w gazecie opluje? Wywlekali ich z celi nad ranem, w szarzy ludzie bez nazwisk i twarzy. Wywlekali z nich życie, odbierali im duszę, lecz nie mogli odebrać im marzeń. Lecz nie mogli odebrać im marzeń. Namarzyli, że kiedyś się stanie, będzie Polska o lwów i po Wilno. I rzucali swe życie na szaniec, bo do celu tak było im pilno, bo do celu tak było im pilno. Zanim okrzyk się spotkał ze strzałem, zanim kula się w piersi zaryła, jak modlitwę ostatnią szeptali, że nie zginie, że będzie wciąż żyła, że nie zginie, że będzie wciąż żyła. Zostawili swym wnukom testament, krwią pisany na murze kamiennym, żeby stali, gdy wszyscy upadną, by świecili, gdy stanie się ciemność, by świecili, gdy stanie się ciemność. Zdrajcy będą ich zwać bandytami, my będziemy w nich widzieć rycerzy. Za 30 srebrników sprzedanych, któż w historię dzisiaj uwierzy? Przysięgaliśmy na orła i na krzyż.
i stać spokojnie, gdy ofiarne płoną stosy, ale swój los przysięgaliśmy rzucić na nie, by swoje życie jak przeszkodę móc przeskoczyć i przysięgaliśmy na orła i na krzyk, na dwa kolory. Śmierć, bo potem...
las, na spod zalewa śmierć pogodem kładzie, gdy tak robimy syberyjski las. Wczoraj przywieźli do nas dwóch marksistów, niezwykli ludzie wyjaśnili nam, jednostka dziś jest warta mniej niż blista, bo wróg podgryza pięcioletni plan. Jednostka dziś jest warta mniej niż blista, bo wróg podgryza pięcioletni plan. Wiem, że i nam 100 lat towarzyszu stali, i choćby świat zapomniał tutaj nas, plan wykonamy, choćby świat się walił. Zdechniemy robiąc stajnowski las. Plan wykonamy, choćby świat się walił. Zdechniemy robiąc syberyjski las. Thank you.